Ten film na tym kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam wykoc samiczki miniaturki oto tej. Jej pierwszy wykoc, samiczka z mojej hodowli. Zobaczymy co tam siedzi. Znaczy pokażę Wam, bo ja już wiem, okociła się jakiś tydzień temu. Tak więc zaraz sobie zajrzymy. Jak widzicie, kaczki repetują. Jajek mi naniosły około 70-80 jaj. No z 90 nawet mam. Koło stówki. I przestały nosić, bo im zimno się zrobiło. Muszę do inkubatora wsadzić, bo żadna nie chciała usiąść. Tylko naniosły jajek i koniec kaplica. Teraz chyba im się zamarzło wszystko, bo mrozy znów nastały i chyba na razie nic z tego nie będzie. Ja nie przedłużam, zapraszam Was do samiczki. Samiczka jest taka fajna, cała czarna. Dwiagłówka z białym takim paskiem na nosku. I już Wam pokazuję, co ona nam tu narobiła. Widzicie, gniazdo zrobiła na samym tym przydźwiczkach. I dobrze, i niedobrze. Dobrze, że mam blisko do gniazda, a niedobrze z takiej przyczyny, że mogą te małe wypaść, nie? Ja uważam oczywiście, ale wiecie jak to jest. Już tutaj zaglądamy. Jak widzicie, jest tylko jeden rudy. Po tatuśku rudym. To więc tylko jeden mały będzie rudy. Złap się ostrość. Jedną ręką jak robię, to tej ostrości złapać nie mogę. O, dobra, ostrość się złapała. No i są tu takie nasze ciemne klopki. Widzicie, tu jest jakiś z białą łatką, też ma taki na nosku taką białą kreskę jak mama. No więc tak fajnie on wygląda. Ten ma taką białą. Ten nie wiem czy ma. Ten też ma taką małą kropeczkę. Tak więc przeważnie tutaj większość ma właśnie z tą kreseczką na nosie jest. Już Wam mówię, ile tu ich jest. Tu są 2, 3, 4. 5, 6 sztuk ma, a tu nam jeden uciekinier, chodź tu. Tak więc ma 6 sztuk, 6 sztuk powinna ładnie nam wychować. No tydzień mają, może mniej. Ten taki jest fajny, dziwny, jakiś taki siwy na mordce. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamusia się denerwuje, to je przykrywamy. No, ładnie nam tu je karmisz, co dobrze. Dobrze, że przyszedłem tutaj jak się kociła, bo na rano zbierała gniazdo. Jakoś tam po południu mówię, zajrzę, zobaczę, czy wyjadły króliki, czy znów im coś tam dać. To zauważyłem, że właśnie małe już leżą. Niektóre leżały tu przy boku. Tu chyba dwa były w gnieździe. No i dobrze, że przeszedłem, bo tak to by zmarzły i by nic z nich nie było. Niektóre już były chłodne. Ale jeszcze jej troszkę sierści wyrwałem z pod brzucha, bo tu za dużo nie było. Gniazdo takie ładne zrobiłem, bo było takie rozkokoszone całe. No i młode wsadziłem i jak widzimy samiczka przyjęła. No to bardzo dobrze i mam nadzieję, że ładnie się wszystkie odchowają. Tak więc sobie było na tyle z wykotów tej samiczki. Mam jeszcze 4 samiczki z wykotami, ale myślę, że zrobię takie krótsze, pojedyncze odcinki z każdej samicy, żeby więcej tutaj o niej powiedzieć, a nie zrobić tylko jeden i później znów się nie będą pojawiały. Tak więc zrobię 4 osobne jeszcze. Do każdej samicy będziecie mieli też więcej co oglądać. A też zauważyłem, że lepiej się też ogląda, nawet jak ja oglądam na internecie jakiś 5-6-minutowy jeden film. Znaczy 5-6-minutowe kilka filmów, niż mam obejrzeć jeden film, który trwa tam 20-30 minut, to mi się tam po 10-15 minutach już nie chcę tego oglądać i przesuwam na następny czas. Na przykład to jutro obejrzę, jutro już zapomnę, coś innego mi do głowy przyjdzie. No i tak sprawa wygląda. Tutaj widzicie, deska jest przegryziona i ta samiczka sobie tu przechodzi. Ta klatka się tu trochę zapiekła. Tu jest brudniejsza, bo tu są takie odchody, bo tutaj jej nie ściele, ale ona sobie jeszcze tu wskakuje, nie wiem, tak sobie tylko pobiegać, tak więc ma taki większy wybieg. Jak będę miał więcej królików, czy nie będę miał jak porozsadać, to tutaj deską na pewno zakryję, ale jak na razie to jak chcę, to niech sobie tam przeskakuje, mi tam to nic nie przeszkadza, jak chcę, to niech tak robi. No tak więc sobie było na tyle, jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie i cześć. Daj buziaka.